Ahoj, Mateusz SSJ8 z tej strony, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Inuyasha Secret of the Divine Jewel. I tak swoją drogą usiłowałem nagrać ten odcinek, ale niestety nie miałem ja. Ale niestety wysypał mi się program do nagrywania. I cóż, teraz nagrywam od początku. Monksen? Co ty robisz w moim domu? Twoi rodzice ma zmartwił? Nakorowani by od zmartwił, gdybyś zbyt długo była poza domem. Więc zrobiłem, co było konieczne. Co? Czy to ja? Zgadza się, chodzę do szkoły każdego dnia jak dobra dziewczyna. Widzisz? Zostaw wszystko mnie. Kontynuuj podróż z Kagome i jej przyjaciółmi. To było dziwne. Co jest z tym gościem swoją drogą? Nie jestem pewna, czy powinien się tak bawić. Jeśli teraz spróbujemy wejść, może nie. Muszę zebrać siły, zanim znowu spotkam się ze sobą. I przez bramę nie możemy niestety wyjść. I wracamy do świątyni Higurashi. I nie mamy tu zbyt wiele do powiedzenia. Musimy po prostu pogadać z Kagome i ona już wejdzie. Jeśli jednak spróbujemy ją zignorować... No właśnie! Jonis, nie idź sama! Widzieliście? Kagome się zdenerwowała, że próbowaliśmy bez niej. Wróciliśmy. Przepraszam, że zajęło nam to tak długo. No i to jest błąd gry! Witamy was obie z powrotem. Idziemy? A czemu by nie? Tak czytałem na wiki. Tak czytałem po internecie odnośnie tej gry. I naszym celem jest wioska Minatori. Ale zanim tam jednak wejdziemy, musimy najpierw porozmawiać z jedną osobą. Jest ona w chatce Jinenjiego. Przygotujcie się właśnie na tę muzykę, co teraz gra. Bo będziecie ją dużo słyszeć. I bądźcie też gotowi na walki, które będę wycinał. No właśnie. I nie mam pojęcia dlaczego, bo Janice musiała się na moście zaliczować. Przy okazji zapewne widzicie na dolnym ekraniku. Zapewne widzicie na dolnym ekraniku te przyciski L i N. Otóż służą nam one do zmiany postaci. Możemy klikać, możemy naciskać odpowiedniki i L i R na klawiaturze czy gamepadzie, w zależności od tego, czym w grze na co w grze ustawiliście sobie sterowanie, albo klikać na przycisk.
I zauważyliście pewnie, jak Miroku i Sadgo są ustawieni. O, to ty. O, to wy. Jeśli chcecie ten ocheś odcinać, jego powinniście z nim pogadać. A może jest coś, co stara Kani może dla was zrobić? Właściwie jest. Ale trochę kłopotów i nie wygląda na to, żebyśmy mogli przejść przez punkt kontrolny. Czy jest jakieś miejsce, gdzie możemy przejść przez góry? Nie wiem, co zrobiliście, ale... gdzieś... trochę drogi na wschód i gdzieś jest mały... źródło. Jeśli pójdziecie na północ stamtąd... dotrzecie do starej górnego przejścia górnego, o którego możecie korzystać. Tak? Bardzo dziękujemy. I teraz musimy się przygotować. I Nazo przybiegł, akurat kiedy miały wyjść. Hej, czy nie jesteś i Nazo z wioski Minatori? Dlaczego tak panikujesz? Proszę, musisz pomóc. Nasza wioska została zaatakowana przez demona. Co? To musi być... tak, to musi być daleko. Dziękuję. Demon ubrał się jak pawian. I jest silny. I tu się zaczyna. Czekaj, powiedziałeś demon, co wygląda jak pawian? Tak. Jestem pewien, że to był pawian. Inuyasha? Tak, to zapewne Naraku. Idziemy. Wioska Minatori jest na południe. To niedaleko. I Nazo... pysznie? Pójdziemy do twojej wioski. Naprawdę? Bardzo wam dziękuję. No i wychodzimy już. I tu się... i tu akurat mamy spotkanie. Czekaj! Przepraszam, muszę iść po Sango. Idźcie bez... idźcie beze mnie do wioski Minatori. No i właśnie, nasza drużyna... uszczuplała. Zanim jednak będę grać dalej, zapiszę grę w tym miejscu, więc przygotujcie się na lagi. No, ten razem był krótszy. Za chwilę wracam. No, już jestem z powrotem. Możemy zatem kontynuować. Dostać się do wioski, pytacie pewnie. Cóż, musimy iść w dół. A, czyli jednak tu był ten most. A oto i wioska Minatori. I tu spotykam jednego. Cieszę się, że jesteś bezpieczny. Kim są ci ludzie? Rozumiem. Zapach Naraku jest wszędzie w tym miejscu. Hej, goście. Lepiej wyjść stamtąd, póki nie jest za późno. Jeśli coś się stanie... to nie moja wina.
Hej! Nie musisz być tak niegrzeczny. Nie mam czasu na tłumaczenia. Idziemy, musimy działać szybko. No właśnie. Ta muzyka oznacza, że mam... I pytacie pewnie, co to są rady. Otóż to jest... to są... O jest, a i Bioszo. Mamy cztery na kupę. To nowi przeciwnicy, więc nie będę wycinał. I teraz! I tu mamy oczywiście ostatni raz, kiedy Shiho przybiera taki i wygląd. No i właśnie. Jak zwykle nikogo nie ma. I tu. Ale tu jest blisko. Idziemy tam. Chć. Mam o coś wcześniej zapytać, ale nigdy nie miałem szans. Kim jest ten Naraku? To nasz wróg. Nasz wróg? Tak. On też szuka odłamków kryształu Shikon. Zapewne być. Szukał, ścigał i ciebie. Rozumiem. To znaczy, że jest również moim wrogiem. Pokażę mu moc Kamui. No i idziemy tu. I jesteśmy. Tak. Wygląda jak zwykły człowiek, a do tego czuję obecność dziwnej mocy. Jest i tu mówiąc tak do siebie, chodź i walcz. Więc też tu jesteś, Inuyasha. Co powiedziałeś? Nie mam dziś nic do ciebie. Dziewczyno, kto ty jesteś? Ja? Dlaczego nagle ze mną rozmawiasz? Masz odłamek kryształu Shikon, ale to nie wszystko. Skończ paplać! Nie ma znaczenia, co mówisz, ponieważ... aż dzisiaj umrzesz. Ej, czy mi starał tego? Masz rację. Nie ma znaczenia, że ta dziewczyna jest. Ta dziewczyna jest. Jej cel jest co do kryształu Shikon. I musiałem jakoś zasłonić drużynę. Inuyaszy to zbyt mocno nie bolało. Ale Naraku może być poważnym problemem. Widzicie zresztą jak tłucze. A, to nie jest Naraku, tylko demoniczna kukła. Często atakuje Inuyaszy. Pozwolę sobie go zaskoczyć. Nie. No pięknie, Shiho nie ma żadnych leków. Pozostaje spuścić mu mączek. Pozostaje spuścić na taką mączek na łeb. Na szczęście to zadziałało. Może Kagome ma jakieś przedmioty? To nic. Będzie zioło. Dla demona. I Naraku właśnie... I demon puppet właśnie popełnił błąd. I
popełniła właśnie błąd. Ale zobaczcie, ile ona ma życia. Znowu Bączek pójdzie w tę kupę. Niby nie powinienem tak kluczkami spamować, ale... Cóż... W tej turze Inuyasha nic nie może zrobić, tylko... uleczyć się. Ta strzała zadaje więcej obrażeń niż zwykły atak. I niestety Janis musi opuścić tunel. Niestety Shiho musi teraz ogniem spamować. Na szczęście ta kukła nie jest zbyt twarda. Widzicie? Janis akurat wykończyła przeciwnika. Rozumiem. To moc jakiegoś starożytnego boga. To tylko kwestia czasu, zanim ta moc będzie moja. Niech to! Kolejna demoniczna kukła. I ktoś właśnie przybył. No właśnie, Miroku. Gdzie jest Sango? Czy wszystko z nią w porządku? Nie macie się, dobrze się czuję. Chyba w domu jednego z wieśniaków. Rozumiem, co z Kwaku? Niestety nie mogliśmy go znaleźć. Co na to wygląda na to, że wszyscy jesteśmy bezpieczni? I tak się cieszę. Tak, na Raku był bardzo zainteresowany Janis. To zrozumiałe. Nie tylko... O, ma ona kryształ Shikon, ale ma też moc Kabui. Chyba używał Kwaku jako przynęty, by oddzielić nas, by mógł dopaść Janis. Nie? Hej, jak długo zamierzacie rozmawiać? Chodźmy zobaczyć, co się dzieje z Sango. Masz tak, ma rację. Chodźmy zobaczyć, co z nią. Kagome, te Kwaku. Kim on jest dla Sango? Kwaku jest jej młodszym bratem. Młodszym bratem? Tak, to długa historia. No i fajnie, że gra uleczyła nam całą drużynę. Teraz chodźmy. Musimy znaleźć więcej. Musimy więcej dowiedzieć o Natasze. Czyli sprawa z Naraku zamknięta. I w tej wiosce nie mamy już najpewniej nic do roboty. Ale moi drodzy, przygotujcie się na kolejny lag. A dlaczego was ostrzegam przed lagiem? Ponieważ dalszą częścią gry zajmiemy się w następnym odcinku. Zagrajmy w Inuyasha Secret of the Divine Jewel. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Oglądajcie też inne filmiki na moim kanale. I na razie! Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!